tytoń i zdrowie płuc, zwracającą szczególną uwagę na zdrowie płuc i podtytoniowe choroby układu oddechowego. Jest to problem, który cały czas niestety jest aktualny, mimo tego, że prowadzone są akcje oświatowe, mimo tego, że mamy wiele przypadków znajomych, bliskich, przyjaciół, którzy zapadają na choroby właśnie odtytoniowe. Niestety cały czas potrzeba właśnie edukacji w tym zakresie. Cieszy wśród młodzieży zainteresowani takimi kwestiami jak niepalenie papierosów, nie bać się papierosów. Prace są piękne, niestety nie będę uczestniczyć w wyborze najlepszych, ale na mój gust wszystkie są najlepsze. Jeszcze raz bardzo gratuluję. Gabriela Staszewska. Filip Baraniak.